Dzień dobry Państwu po raz drugi. Ja bym chciał kontynuować naszą niekończącą się opowieść. Nazywam się Jacek Łukaszkiewicz, jestem profesorem w dziedzinie biologii z takim podtekstem farmaceutycznym. Współpracuję z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i chciałem pociągnąć dalej naszą narrację dotyczącą witaminy D. Proszę Państwa, ja zakończyłem na tym, jaki jest mechanizm działania aktywnej formy witaminy D. Natomiast teraz chciałem powiedzieć coś na temat, jak ta witamina w naszym organizmie działa, ta jej właśnie forma aktywna i dlaczego jest tak wielkie zainteresowanie właśnie witaminą D wśród różnego rodzaju pracowników nauki i nie tylko. Proszę Państwa, jeżeli zajrzymy sobie do bazy publikacji naukowej, takiej bardzo znanej, baza PubMed, i popatrzymy sobie na roczną liczbę publikacji i damy hasło witamina D, vitamin D, w zakresie tytułu i abstraktu danej publikacji, to w roku 2000 publikacje, które zawierały hasło vitamin D w tytule i w abstrakcie, było około 1000. W 2020 roku było tych publikacji 5000. Czyli widać, że zainteresowanie witaminą D rośnie bardzo szybko i nie obejmuje to oczywiście to rozpoznanie wszelkich publikacji, w których witamina D pojawia się w tekście, a nie ma jej w tytule czy w abstrakcie. Ale proszę popatrzeć na hasło vitamin C, vitamin A, witamina C, witamina A. I tutaj nie ma żadnego wzrostu, żadnej dynamiki, jeżeli chodzi o przyrost roczny publikacji. Średnio pojawia się od bardzo długiego czasu, tu się nic nie zmienia do dzisiaj, po kilkaset publikacji rocznie, tam gdzieś poniżej 500 przeważnie. Proszę Państwa, mamy już wyraźnie określony pogląd na przydatność witaminy D dla organizmu ludzkiego. Mnóstwo różnych kontrowersji tutaj się pojawiało, ale udało się chyba, i ja jestem też tu zwolennikiem i większość kolegów w Polsce właśnie takiego poglądu, który ja tutaj przed chwilą przedstawię, ale muszę jeszcze powiedzieć, że nasze postrzeganie witaminy D podlega właśnie ostatnio coraz szybszej ewolucji. Pod koniec 2007 roku tygodnik Time umieścił korzyści z witaminy D na liście 10 najważniejszych, top 10 przełomów medycznych roku. Proszę Państwa, wydaje się także, że światowa polityka w dziedzinie zaopatrzenia w witaminę D powinna uwzględniać właśnie aktualny stan wiedzy. Wiemy już sporo, ale im więcej wiemy, tym więcej nie wiemy na temat jej metabolizmu, działania, zwłaszcza, że wykracza ten stan wiedzy już znacznie poza gospodarkę kostno-mineralną. Proszę Państwa, wydaje się, że zapewnienie właściwego zaopatrzenia organizmu człowieka w witaminę D powinno obniżyć częstość występowania wielu stanów patologicznych, nie tylko związanych bezpośrednio z układem kostnym, a to może podnieść jakość i długość życia, równocześnie redukując koszty opieki medycznej. Pamiętajmy, że witamina D jest w sumie suplementem czy też lekiem stosunkowo tanim, można powiedzieć, nawet bardzo tani w porównaniu z innymi suplementami czy lekami. Proszę Państwa, chciałbym w ramach tej niekończącej się opowieści wrócić do początków, do tych
kiedy to witamina D w jakiś sposób została skojarzona z życiem, które pojawiło się na Ziemi i później ewoluowało w tak spektakularny sposób, jaki to mamy, widzimy skutki tego do dzisiaj. Mamy formę pierwotną, czyli ta forma aktywna powstaje w komórce, w miejscu docelowym, tam gdzie jest ona zużywana, gdzie jest ona potrzebna. I mamy tutaj działanie lokalne, do czynienia z działaniem lokalnym w przypadku tej formy pierwotnej, w systemie tak zwanym auto- i parakrynnym, czyli każda komórka, która w ten system jest włączona, dla siebie produkuje ten właśnie aktywny metabolizm witaminy D, ewentualnie dzieli się z innymi komórkami poprzez styk z ich błonami komórkowymi. A działanie wywierane jest poprzez różnego rodzaju czynniki białkowe, które w tych komórkach zostają uruchomione. Proszę Państwa, na przykład tego typu działanie mamy w przypadku ochrony gospodarza, organizmu gospodarza przez makrofagi. I tutaj to jest tylko taki przykład, jeden z bardzo wielu, ale niski stan zaopatrzenia witaminy D może tutaj doprowadzić i je doprowadza do lokalnego obniżenia, lokalnego stężenia jej formy aktywnej. Proszę Państwa, i wreszcie zaawansowana forma witaminy D. Tutaj w tym przypadku aktywna hormonalna forma witaminy D wytworzona w nerce, w komórkach kanalika nerkowego, działa na komórki docelowe w znacznej odległości od miejsca pochodzenia. Jest to działanie typowe właśnie dla hormonu, czyli hormon powstaje w jednej lokalizacji, a działa w zupełnie innej. Tutaj witamina D włączona jest w udział regulacji homeostazy mineralnej w skali całego organizmu. I tutaj obniżenie zaopatrzenia witaminy D może paradoksalnie doprowadzić, ale to tylko do przejściowego podwyższenia układowego stężenia jej formy aktywnej. Jest to ważne, przez takie zjawisko może w pewnym momencie wystąpić, ale potem to zostaje już doprowadzone. Jeżeli ten deficyt trwa bardzo długo, to wtedy może nawet dojść do obniżenia stężenia aktywnej formy witaminy D. Proszę Państwa, dlaczego niedobór witaminy D stanowi tak wielki problem? No wydaje się dlatego, że jest ona tutaj, działanie witaminy D w organizmie człowieka, to jak ono jest demonstrowane, przypomina nieco górę lodową. Otóż góra lodowa widoczna jest tylko w niewielkim stopniu, mniej więcej tam 1/7 jej objętości widoczna jest nad powierzchnią wody, a reszta jest dyskretnie ukryta pod powierzchnią wody, o czym można się w sposób przykry nieraz przekonać i zdarzało się to. Proszę Państwa, i tutaj mówimy o tej zaawansowanej formie funkcjonowania witaminy D, czyli regulacji gospodarki mineralnej. Ale mamy też tak zwane działanie pierwotne, pleiotropowe, czyli wielokierunkowe. I tu, proszę Państwa, witamina D jest związana z jej niedobory szczególnie, z cukrzycą, z twardnieniem rozsianym, reumatoidalne zapalenie stawów, infekcje, nadciśnienie, niewydolność nerek, nowotwory, problemy sercowo-naczyniowe, czy też działanie układu immunologicznego. We wszystkich tych przypadkach niedobór witaminy D ma bardzo negatywny wpływ na rozwój tych wymienionych, tutaj wypunktowanych przeze mnie problemów zdrowotnych. Mówimy tutaj właśnie o działaniu pleiotropowym witaminy D. Jakie zatem może być aktualne określenie roli witaminy D w naszym organizmie? Uważa się, ja też uważam, że to jest bardzo dobre tutaj określenie, że jest ona czynnikiem niezbędnym, ale niewystarczającym w
dla prawidłowego przebiegu procesów komórkowych. Jest raczej czynnikiem wspomagającym, jak to z angielska brzmi, enabler, i musi być obecna, aby te procesy mogły zajść, ale sama ich nie stymuluje ani ich nie powoduje. Uważa się obecnie, że każda, zasadniczo każda tkanka i komórka ciała ludzkiego wyposażona jest w receptory witaminy D. Mało tego, większość komórek ma zdolność do konwersji 25-hydroksywitaminy D do jej formy aktywnej, do 1,25-2-hydroksywitaminy D, i to stanowi główną pozycję w dziennym bilansie witaminy D. Okazuje się, że nie ta hydroksylacja nerkowa, która wytwarza tę witaminę D w postaci hormonu krążącego w naszej krwi, tylko ta właśnie peryferyjne hydroksylazy zużywają najwięcej 25-hydroksywitaminy D, które produkują aktywną hormonalną formę witaminy D na potrzeby lokalne. I te dwie formy na ogół się nie mieszają, na ogół, powtarzam, ale bywają sytuacje, gdy dochodzi do takiego właśnie wylania się tej formy hormonalnej syntetyzowanej peryferyjnie w przypadku różnego rodzaju spraw związanych z silną proliferacją niektórych układów komórkowych, na przykład makrofagów czy niektórych nowotworów, i wtedy obecna w nich 1-hydroksylaza konwertuje bardzo dużo 25-hydroksy witaminy D do 1,25, i on wtedy już może się przedostać do układu krążenia i bardzo negatywnie to wpływa na nasz bilans wapniowy, dochodzi nawet do lokalnych zwapni, ale to jest tylko dygresja. Proszę Państwa, komórkowa aktywacja witaminy D umożliwia każdej tkance wykorzystywanie witaminy D adekwatnie do jej potrzeb, pod warunkiem, że stężenie 25-hydroksy witaminy D jest właśnie tutaj wystarczające do tego, aby te komórki mogły z niej skorzystać. Zatem przy niedoborach witaminy D żaden z układów naszego ciała nie może pracować, nie pracuje z optymalną wydajnością, a niedobór witaminy D nieuchronnie zaangażowany jest w szeroki zakres różnego rodzaju chorób i dysfunkcji. Proszę Państwa, jaki mamy udział witaminy D w utrzymaniu? Wróćmy teraz do działania klasycznego. Dlaczego mówimy tutaj o działaniu klasycznym? Chociaż działanie w zakresie regulacji gospodarki hormonalnej jest to działaniem wtórnym witaminy D, jak Państwo pamiętają, gospodarki wapniowej, przepraszam, jest tym wtórnym działaniem witaminy D. Jak Państwo pamiętają, ono zostało jakby uruchomione ewolucyjnie po wydostaniu się organizmów żyjących w wodzie, które zmieniły środowisko na środowisko lądowe. Czyli to jest znacznie, znacznie później. Dlatego mówimy, że to jest tak to wtórne działanie witaminy D, ale dla nas, jeżeli chodzi o badania nad witaminą D, jest to właśnie działanie klasyczne, bo najpierw poznaliśmy to działanie w zakresie gospodarki mineralnej, to zależność krzywicy od niedoboru witaminy D, i dla nas to jest właśnie klasyka tych badań, a badanie tych prehistorycznych, tych prastarych funkcji witaminy D to jest znacznie, znacznie nowszy już okres badawczy. Proszę Państwa, wracając po tej dygresji do samej zasady działania witaminy D w zakresie oczywiście jej formy hormonalnej, w zakresie regulacji gospodarki wapniowej. Działa ona tutaj, nie będę już wchodził w szczegóły, działa na jelito, kości, dystalny kanalik nerkowy i kieruje tutaj wapń i fosforany do układu krążenia. W ten sposób zapobiega krzywicy, obniżaniu się stężenia wapnia w układzie krążenia, i to może, które to właśnie
to właśnie obniżenie stężenia może powodować różnego rodzaju zaburzenia, jeżeli chodzi o działanie komórek mięśniowych, nerwowych, może dojść do tężyczki i do śmierci organizmu w bardzo szybkim trybie. Proszę Państwa, dlatego organizm ma odpowiednie mechanizmy, między innymi z udziałem parathormonów, że przy niedoborze witaminy D wapń do układu krążenia kierowany jest głównie z kości, z tego, co organizm ma, mówiąc w cudzysłowie, pod ręką. Dlatego też mówimy, że ten mechanizm działa prawidłowo tylko przy właściwym zaopatrzeniu organizmu w witaminę D. W przypadku homeostazy fosforanowej w zakresie działania klasycznego mamy tutaj dość podobną sytuację. Nie jest to już tak krytyczna sprawa, dlatego że stężenie fosforanów waha się w bardzo stosunkowo szerokich granicach i tutaj podobnie jest działanie na jelito kości dystalny, kanalik nerkowy i kierowanie fosforanów do układu krążenia, przy czym tak jak w przypadku gospodarki wapniowej jest to współpraca z innymi hormonami białkowymi. Tam był to parathormon, tutaj mamy FGF23, który syntetyzowany jest dla odmiany w kościach. Proszę Państwa, również dla działania tego, dla prawidłowego działania tego systemu musimy mieć prawidłowe zaopatrzenie organizmu witaminy. Natomiast na podsumowanie, jakie jest tutaj takie tabelaryczne znaczenie witaminy D dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Więc jeżeli chodzi o wszystkie komórki, mamy tu do czynienia z regulacją cyklu komórkowego. Witamina D jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o regulację cyklu komórkowego. Między innymi hamuje ona proliferację komórek. Dlatego też kojarzona jest bardzo często jej niedobory z nowotworami, różnego rodzaju nowotworami prostaty, sutka, jelita grubego, leukemii i innych tego typu patologii. Proszę Państwa, homeostaza wapniowa, również fosforowa. Mówimy tutaj o jelitowej absorpcji tych minerałów, remodelacji kości, jeżeli brakuje witaminy D, mamy do czynienia z krzywicą, osteomalacją, osteoporozą. No i wreszcie bardzo ważny temat, o którym jeszcze wspomnę na samym końcu, funkcje w zakresie działania układu immunologicznego. Tutaj wspomaga odporność wrodzoną, stymulując funkcję makrofagów, syntezę odpowiednich peptydów przeciwbakteryjnych, na przykład katelicydyna, różne także peptydy przeciwwirusowe, o których też w tej obecnej dobie powinniśmy pamiętać. Jeżeli brakuje nam witaminy D, mamy do czynienia ze zwiększonym prawdopodobieństwem różnego rodzaju infekcji, nie tylko bakteryjnych, ale także wirusowych, a przejdźmy do odporności adaptacyjnej. Reguluje działanie komórek typu T i dendrytycznych i niedobór witaminy D zwiększa prawdopodobieństwo różnego rodzaju chorób autoimmunologicznych, cukrzyca typu pierwszego, stwardnienie rozsiane, zapalenie łuszczyca, stany zapalne. Proszę Państwa, niedobór witaminy D utrudnia wydzielanie insuliny, zaburza tolerancję glukozy. W przypadku układu sercowo-naczyniowego sprzyja nadciśnieniu i zwiększonej trombogenezie. Ryzyko zaburzeń naczyniowo-sercowych wzrasta. Jeżeli chodzi o mięśnie, niedobór witaminy D może tutaj kojarzy się z miopatią i wzrostem prawdopodobieństwa upadków. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy niedobór witaminy D, to mamy osłabione kości, do tego okazuje się, że osłabione mięśnie, no i w znakomitym stopniu tutaj sobie załatwiamy bardzo, bardzo zwiększone prawdopodobieństwo złamania osteoporotycznego, gdyż słabe mięśnie, słabe kości, przewracamy się i łamiemy sobie jakąś kość.
nie daj Boże, żeby to była szyjka kości udowej. Badania, które są prowadzone stosunkowo od krótkiego czasu, także wiążą niedobory witaminy D z zaburzeniami behawioralnymi, z zaburzeniami dotyczącymi działania ośrodkowego układu nerwowego. Widzimy zatem, że tych różnych rodzajów działań jest, jeżeli chodzi o witaminę D, całkiem dużo, a proszę Państwa, anegdotycznie można powiedzieć, że niedobór witaminy D zwiększa także zapotrzebowanie na lek pod tytułem Viagra. Proszę Państwa, zatem zapewnienie właściwego zaopatrzenia w witaminę D, wapń, magnez, powinny spożycia białka i potasu jest niezbywalnym elementem nie tylko profilaktyki, ale także zalecanych przez lekarzy programów terapeutycznych niezależnie od stosowanego zestawu leków i dlatego bardzo często i teraz coraz częściej, że się wdraża jakieś leczenie, najpierw sprawdza się, czy ten pacjent jest właściwie zaopatrzony witaminą D. Jeżeli nie, to wtedy trzeba koniecznie te niedobory wyrównać. Proszę Państwa, mówimy o tym zaopatrzeniu, ale co to jest? Jak można rozumieć pojęcie tego stanu zaopatrzenia organizmu witaminą D, czyli mówimy tutaj o stężeniu 25-hydroksy witaminy D w surowicy krwi. Dlaczego mówimy o tym stężeniu 25-hydroksy, to ja, przepraszam, ja tylko zdaję, że czy ja, o, czy ja to, już tutaj, no nie, gdzieś to umknęło mi. Proszę Państwa, ale ja to zaraz powiem. Dlaczego akurat 25-hydroksy? Dlatego, że jego, ale to mówiłem na poprzednim, ale przypomnę w tej pierwszej części, ale przypomnę teraz. Otóż stężenie 25-hydroksy witaminy D w surowicy krwi jest wykładnikiem zaopatrzenia organizmu w tę witaminę. Dlaczego? Dlatego, że witamina D, która dostaje się do naszego układu krążenia, jest dosyć szybko w ciągu kilkunastu godzin, czy nawet tam powiedzmy 3 dni, przerabiana do 25-hydroksy witaminy D. Natomiast czas półtrwania 25-hydroksy witaminy D w układzie krążenia to jest 2 do 3 tygodni. Czyli jeżeli mamy tutaj jakąś pulę w tym układzie krążenia 25-hydroksy, to trzeba czekać 2-3 tygodnie, żeby ten poziom zmniejszył się o połowę. I to właśnie dlatego nazywamy to stanem zaopatrzenia organizmu witaminy D. Proszę Państwa, mamy tutaj dwie wartości. Podajemy ten stan zaopatrzenia, to stężenie 25-hydroksy witaminy D w nanogramach na mili. Tak się to u nas przyjęło. Prawidłowo powinno się podawać w nanomolach na litr, ale u nas, ponieważ to tak już jakoś to weszło wszystkim w krew, bo te początkowe badania, początkowe publikacje odnosiły się do tych nanogramów na mili, to tak już bardzo często się to spotyka. Także działanie te klasyczne, działanie na gospodarkę wapniowo-fosforanową, działanie dla dobra naszego szkieletu, zapobieganie osteoporozie, osteomalacji, upadkom i tak dalej, to jest mniej więcej do 20 nanogramów na mililitr, znaczy powyżej 20 nanogramów na mililitr. To jest stwierdzone przy pomocy, zostało to stwierdzone przy udziale odpowiednich badań programów klinicznych. I to nie ma co do tego wątpliwości. Jeżeli to działanie jest optymalne powyżej 20 nanogramów na mililitr. Natomiast działanie nieklasyczne, te pozaszkieletowe, pleiotropowe, uważa się, że to jest powyżej 30 nanogramów na mililitr. No i na to, na tę wartość 30 nie ma już takich żelaznych dowodów. Są różnego rodzaju badania przekrojowe i tutaj, czy też może bardziej populacyjne, ale wydaje się, że można z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że aby witamina D wywierała te wszystkie działania dobroczynne, o których mówiliśmy, powinno być to stężenie nieco wyższe niż w przypadku działań klasycznych dotyczących całego
szkieletu. Proszę Państwa, no i mamy tak tutaj, tak jak w naszej tutaj nomenklaturze, jak to w Polsce sobie przyjęliśmy, stężenie suboptymalne, to mamy te 20-30 nanogramów na mililitr. Można tutaj zwiększyć podaż witaminy D, optymalne to jest 30-50 nanogramów na mililitr, wysokie 50-100, można utrzymać albo nieco obniżyć dawkowanie, toksyczne powyżej 100, no to trzeba już przerwać dawkowanie, poziom to jest potencjalnie, a poziom toksyczny to jest powyżej 200 i tu już się zabieramy za leczenie potencjalnych efektów toksycznych. Proszę Państwa, grupy zaburzeń, przy których mamy wskazanie do oznaczenia, do wykonania analizy stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi. To dotyczy niedoboru, zagrożenia niedoborem. I to jeżeli mamy, tu proszę Państwa, jest odnośnik, można sobie to łatwo znaleźć, stosunkowo młoda publikacja 2018 roku. Zaburzenia działania narządów ruchu, zaburzenia w gospodarce fosforanowej, przewlekłe leczenia niektórymi lekami. Proszę Państwa, niektóre leki mają działanie pobudzające na pobudzające enzymy metabolizujące witaminę D, w związku z czym może dojść do wymiecenia organizmu z witaminy D. Zaburzenia trawienia, wchłaniania, choroby wątroby z oczywistych względów. Chodzi tutaj o absorpcję, o konwersję do 25H. Choroby nerek, niewydolność nerek, stan po przeszczepie. Tutaj nie będzie produkcji 25 wydajnej. Choroby gruczołów, wydzielania wewnętrznego, zaburzenia rozwoju somatycznego, opóźnienia rozwojowe, choroby układu nerwowego, alergiczne, autoimmunizacyjne, zaburzenia odporności, choroby nowotworowe, układu krążenia, metaboliczne. To są wszystko wskazania do sprawdzenia stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Proszę Państwa, jak wygląda teraz stan zaopatrzenia w witaminę D w Polsce? Takie badania były i są robione stosunkowo niedawno. To są badania wymagające bardzo dużego zaangażowania organizacyjnego i sporo kosztujące. Na przykład tutaj publikacja dotycząca badania na prawie 6 tysiącach uczestników, wiek plus minus tam 54 lata, pora roku, koniec zimy, wiosna 2014. Proszę zobaczyć, jak fatalny wynik. Średnie stężenie w populacji około 18 nanogramów na mililitr, plus minus odchylenie standardowe około 10. Proszę zobaczyć, tu jest też ciekawy problem. 66% populacji miało poniżej 20 nanogramów na mililitr, czyli jest to wartość, która nie zapewnia nawet prawidłowej gospodarki mineralnej. 24% w granicach 20-30 nanogramów na mililitr, czyli 1/4 badanej populacji miała wystarczającą, tylko 1/4 wystarczające zaopatrzenie witaminy D pod kątem gospodarki wapniowej. Poziom optymalny, tak jak to uważamy, żeby ten posiadana ilość witaminy D mogła pomóc nie tylko gospodarce mineralnej, ale też mogło być zapewnione działanie pleiotropowe, to zaledwie 9% populacji miało ten poziom optymalny, natomiast poniżej 30 nanogramów to było właśnie prawie 90%. Co ciekawe, poziomy, szczególnie te obniżone poziomy stwierdzono w grupie mężczyzn, ludzi młodych oraz otyłych. Proszę Państwa, ludzi młodych. To jest trudne do zrozumienia, natomiast coraz częściej jest to problem, pojawia się coraz częściej i coraz częściej stwierdza się właśnie u ludzi młodych niedobór, jeżeli chodzi o witaminę D. Natomiast co ciekawe, u ludzi starszych tego niedoboru
bardzo często się nie stwierdza. Jeżeli chodzi o osoby otyłe, no to tutaj ten poziom jest obniżony ze względu na to, że tkanka tłuszczowa jest znakomitym pochłaniaczem witaminy. Teraz proszę Państwa, czy możemy zaspokoić zapotrzebowanie na witaminę D bez stosowania suplementacji? Moim zdaniem nie. Pod naszą szerokością geograficzną takich możliwości nie ma. Możemy tę suplementację wykonywać czy to metodą pobudzania syntezy skórnej, czy też absorpcji jelitowej. No i tutaj ja już pokazywałem to, więc nie będę się powtarzał. Czyli tutaj tych wszystkich produktów spożywamy na tyle mało, że nie wystarczy nam to do pełnego zaopatrzenia w witaminę D przez cały rok. Warto zwrócić uwagę tutaj na mleko, pokarm kobiecy bardzo ma niską zawartość, mleko krowie też tutaj nie błyszczy, prawie nie ma witaminy D, mało tego mleko krowie, ale to już inna zupełnie opowieść, zawiera bardzo dużo fosforanów i jest to bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o rozwój szkieletu młodych kości. Proszę Państwa, dobrze. Jakie teraz krótko przelecimy, jakie są zalecenia ustalone dla warunków polskich przez pewien panel ekspertów, jeżeli chodzi o witaminę D dla zdrowej populacji. Czyli mamy noworodki, niemowlęta do roku życia, 400 jednostek na dobę, powyżej 6 miesiąca 400-600. Dzieci, młodzież od 600 do 1000, ale w miesiącach letnich, w miesiącach takich jak wrzesień, kwiecień, czyli w tych miesiącach, w których ta młodzież nie ma dostępu do promieniowania ultrafioletowego. Natomiast proszę Państwa, przez cały rok, jeżeli są jakieś niedobory w dostępie do promieniowania, i tutaj wygląda na to, że niestety nasza młodzież w tej chwili, dzieci, to jest pokolenie komputerowe, które praktycznie nie wychodzi z domu. W związku z tym ta suplementacja należy im się właściwie przez cały rok. Dorośli, seniorzy 2000 jednostek, też jeżeli jest to sytuacja, w której wrzesień, kwiecień, jeżeli ci dorośli, jeżeli te osoby funkcjonują w jakiś sposób, wystawiają się na, mają jakąś ekspozycję na promieniowanie słoneczne w miesiącach, kiedy ta aktywność ultrafioletu jest odpowiednia. Natomiast w większości przypadków tego nie ma, także trzeba taką suplementację stosować przez cały rok, dlatego że starsi oczywiście ubierają się bardziej jakoś tak konserwatywnie, bardzo często nie korzystają właśnie z uroków tutaj przebywania na świeżym powietrzu. Seniorzy powyżej 65 lat 800 2000 przez cały rok. Proszę Państwa, ciąża, karmienie piersią, no czyli kobiety, które planują ciążę, powinny rozpocząć suplementację witaminy D zgodnie z wytycznymi dla dorosłych i właściwa podaż powinna być jeszcze przed rozpoczęciem ciąży zapewniona. Później 1500-2000 jednostek na dobę. Proszę Państwa, w przypadku karmienia piersią, no chodzi nam o to, żeby utrzymać te 30-50 nanogramów na mililitr, ale nie zwalnia nas to od obowiązku suplementacji noworodka czy niemowlaka w witaminę D. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś problemy, to jak dawkujemy? U wcześniaków 400-800, otyłość jest poważnym problemem zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych. Tutaj ta suplementacja musi być mocno zwiększona. Dzieci, młodzież 1200-2000, jeżeli chodzi o dorosłych 1600, nawet do 4000, jeżeli to są dorośli, otyli i seniorzy.
na nocnych zmianach. Ci, co pracują, też powinni mieć podwyższoną oczywiście dawkę, czy osoby o ciemnej karnacji. Także proszę Państwa, natomiast jakie są maksymalne dopuszczalne dobowe dawki? I tutaj no, znane są takie te wartości, są one opublikowane przez europejskie tutaj władze odnośnie bezpieczeństwa żywności i u noworodków wynosi to 1000 jednostek na dobę, dzieci do 2000, młodzież do 4000, dorośli, seniorzy do 4000, otyli oraz niektórzy seniorzy nawet do 10000, im kobiety ciężarne karmiące 4000 jednostek dziennie. Proszę Państwa, dlaczego takie duże? Dlatego, że właściwie przy tych dużych dawkach nie stwierdzano jakichś tutaj niedobrych rzeczy dziejących się ze strony metabolizmu witaminy D i negatywnego wpływu na organizm. W badanych przypadkach to mniej więcej 2,5% było jakichś niekorzystnych reakcji. Dlatego ustalono na tak wysokie wartości, co nie znaczy, że należy to stosować jako praktykę codzienną. Proszę Państwa, ja chciałbym tutaj podkreślić, że właściwym sposobem na utrzymanie odpowiedniego stanu zaopatrzenia witaminowego powinno być to są takie pobożne życzenia, optymalne wykorzystanie dostępnego promieniowania społecznego. I tutaj w ramach jakiegoś takiego humoru mogę pokazać zdjęcie, które znalazłem w jakimś tam rodzinnych archiwach. To są moi dalecy krewni. To jest Hongkong, oni sobie tutaj siedzą. Tea time. No i proszę zobaczyć, jak to towarzystwo jest ubrane. To ponad 100 lat temu. No, nie dość, że są wszyscy panie poubierane od góry do dołu, no to jeszcze mają kapelusze, siedzą w cieniu. Także no tutaj raczej nie ma wielkiej nadziei, że w jakiś sposób skorzystają z dobrodziejstw promieniowania społecznego, słonecznego. Natomiast proszę zobaczyć, jak zmieniły się zwyczaje. Te panie leżą sobie aktualnie na plaży, smażą się właściwie. Trudno powiedzieć dlaczego. Na pewno są wysmarowane jakimiś tutaj kremami z pochłaniaczami promieniowania ultrafioletowego. Niemniej część tego promieniowania na pewno przejdzie, szczególnie zapewne z tego pasma A, które jest dość intensywne i które dość w fatalny sposób wpływa na całość naszego DNA. Potem mamy problemy z jakimiś prawami nowotworowymi w skórze. No ale taką mamy teraz modę, że musimy wszyscy zdrowo wyglądać. Nie wiadomo, ile by to nas później nie kosztowało właśnie w zakresie zdrowotnym. Ktoś to nazwał helioterapią, no ale ja to raczej postawiłem tutaj znaczek zapytania. Proszę Państwa, mówimy o niekończącej się opowieści, a ja chciałem już na dzisiaj zakończyć, ale takim jakimś akcentem, który wskazuje na to, że ta witamina D będzie z nami przez od początku świata, a może nawet jeden dzień dłużej, parafrazując tutaj pewnego klasyka. Proszę Państwa, dane dostępne w piśmiennictwie wskazują na to, że prawidłowe zaopatrzenie w witaminę D ma bardzo pozytywne działanie wspomagające organizm pacjenta w walce z infekcją COVID-19 i przezwyciężaniu jej skutków. Ale na razie ze względów czasowych brak jeszcze właśnie szeroko zakrojonych badań klinicznych, brak tych wyników. Wydaje mi się jednak, że jeżeli chodzi o witaminę D, nie ma tutaj większych problemów i kłopotów moralno-jakichś duchowych,
jeżeli chodzi o stosowanie tej witaminy D, wiadomo, że ona raczej nie powinna zaszkodzić. Stwierdzono na przykład, to bardzo poważne zespoły autorskie w poprzednim przypadku i tutaj, że wystarczające zaopatrzenie witaminy D, co najmniej 30 nanogramów na mililitr, zmniejszało ryzyko tych właśnie niekorzystnych efektów klinicznych u pacjentów z infekcją COVID-19. Dalej w tekście tej publikacji stwierdzono, że to zaopatrzenie powinno nawet sięgać 40 nanogramów. Dopiero wtedy było to takie ładne odcięcie tych pacjentów tej grupy, w której występuje wysoka śmiertelność od tej grupy, która w większości przypadków wychodzi obronną ręką. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Proszę zobaczyć, tu mamy słońce, to 7-dehydrocholesterol, witamina D, metabolizm witaminy D w skrócie. Tu jeszcze ciekawe, nowe odkrycie, pewien cytochrom, który metabolizuje, produkuje inne metabolity, ale mamy tutaj ogólnie rzecz biorąc aktywne metabolity witaminy D, nie tylko ten jeden. Jaka jest ich funkcja? Proszę Państwa, one zmniejszają burzę cytokinową i stres oksydacyjny, co w przypadku infekcji SARS-CoV-2 jest sprawą pierwszorzędną. Także aktywne formy witaminy D zapobiegają, przeciwdziałają tej burzy cytokinowej i stresowi oksydacyjnemu. I w związku z tym one zmniejszają ostrą niewydolność oddechową, ten ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. To jest jeżeli jesteśmy zaopatrzeni dobrze w witaminę D, to mamy większą szansę na to, że wyjdziemy z tego i to nie nogami do przodu. Proszę Państwa, mamy wskazówki już takie, ja to na odpowiedzialność autorów, ale proszę zobaczyć, tu są autorzy bardzo, bardzo szacowni, którzy uważają, że jeżeli przyjmuje się pacjenta z COVID-em, to od razu powinno się mu władować 200 tysięcy jednostek witaminy D, a potem codziennie 4 tysiące do 10 tysięcy jednostek. I wiadomo, że tego typu traktowanie nawet do 500 000 jednostek witaminy D dziennie stwierdzono, że jest to bezpieczne w przypadku pacjentów z krytycznymi parametrami patologicznymi i jest to kojarzone z krótszym pobytem w szpitalu i z poprawą możliwości krwi do przenoszenia tlenu. Proszę Państwa, także wydaje mi się, że to jest taka wskazówka, że na przyszłość, że ta opowieść odnośnie naszych kontaktów z witaminą D się nie kończy, bo wiemy coraz więcej i okazuje się, że coraz bardziej ta witamina D tutaj wysuwa się na jakąś taką pozycję, jeżeli chodzi o jej działanie pozytywne, dobroczynne dla organizmu człowieka. Proszę Państwa, ja bym na tym zakończył. Tutaj chciałem trochę sparafrazować słowa mistrza Jody z Gwiezdnych Wojen, który powiedział: niech moc będzie z wami. A ja bym tutaj to powiedział właśnie: may the force be with you. Niech moc witaminy D będzie z nami. Z wami, no ze wszystkimi. Tym bardziej, że to nie jest żaden wielki problem, żeby tą witaminę D właściwie wykorzystać. Także bardzo dziękuję za uwagę.